Cześć, siemanko, witajcie, jestem Transymon, dziś gramy we Farminga 19, kolejny odcinek z serii Drwali się z nami Mietek, Konrad i... Siemano. I Krzysiek. A, tutaj zachodzę się, szukam, kurde. Wrócił Krzysiek. Wy panowie sprzedawajcie drewno, potrzebujemy na sobie pieniążki, a ja się tepam i w sumie jednego już będę was prosił na sklep odwiedź, bo się jeden będzie mógł mi przyjść, pomóc. Teraz jak tu wejść? Ale mogę tu wejść? A, open the door, dobra, otwierajcie się. Idę ja porozmawiać i kupić ciągnik. Kupujemy edytora 12045 w konfiguracji, niech będzie najlepszej, z obciążnikiem za 5500. Dalej, kupujemy sobie pługi. Teraz pójdziemy wpierw pługi kupimy. PHX-y 5. Kolorek. Chyba kupimy oryginalny. Tak, kupujemy ten z dwoma tymi za 10 tysięcy. Mamy 33 tysiące, ale oczywiście pieniążki już idą pomału do góry. No i kupujemy te dwa ciągniki, więc jaki cel kupić te dwa ciągniki, którego wpierw kupujemy? A, kupujemy wpierw MTZ-a, czyli jakiego czerwonego, tak? No może być czerwony. Szybszy będzie. Jakiś tam chyba kogutów nic nie będę wgrywał, co? Nie, proszę. Drzewa spadnie na niego. Obciążnik na tył damy. Jemu felgi. Jakie felgi? Białe chyba on zawsze miał, co? Białe albo srebrne. A obciążnik czarny? O, obciążnik czarny. To je myśl. Dobra. Za 33 tysiące. I panowie, sprzedawajcie drzewo, bo ja potrzebuję jeszcze na Tajfuna i na... Kurde. To co wpierw kupujemy? Wpierw kupujemy rębak do pni. Nie Tajfuna. Wy będziecie dalej to samochodami wozić. Transport, gdzie są technologie, gdzie jest technologia, sprzęt leśniczy. Potrzebuję panowie 5 tysięcy, nazbieramy tyle czy nie? No raczej tak. Dobra, to ja już podczepiam, widzę, że trochę wskoczyło. Dobra, ja wskakuję do Ursusa, ale przejadę się MTZ-em na gospodarkę. On tylko 25, jedziemy zaraz. To Zetora chyba. Nie, kupiłem Belarusa. A. I Zetora, tak. Dobra, podczepiamy. Cyk, pługi, ktoś pojedzie ze mną. O, panowie, 300 pieniążków. Dobra, ja mam 5 tysięcy i kupuję, już na tym nie będę na nich szedł. Ja już powiedziałem, że kupujemy ten do pni, bo będziemy dzisiaj pola. Boże, dobra, wsiadam do... Dobra, panowie, wsiadaj do Zetorka już. Któryś z was. Bo on będzie 30... ten... Zetorek tylko jedzie 20, a ten widzę, że... 35 jedzie. Mogę tu coś jak szybki otworzyć? Ja zaczepę mogę ruszać, ale to nie chcę zaczepę ruszać. Dobra, miesz się z tym. Dobra, pojechali. Więc jakbyś mógł wsiadać do Zetorka któryś z was. I jedziemy. Dzisiaj odcineczek prawdopodobnie będzie trochę dłuższy. I kurde, dźwięki mogą być za głośno. Dobra, to ty już ruszaj. Tak ciebie zaraz ogonię. Odczepiamy. Tak, żeby mnie wyprzedzić nawet. No pewnie tak. Oczywiście MTZ-cik z Mudhuba. Chcieliśmy zielonego, ale czerwony lepiej wygląda, moim zdaniem. Te ciągniki nam się udały. Jak mówiłem, kupimy jeszcze Zetorka. Nie wiem, no może jakąś 60 zieloną na przykład? Nie, ci co zrobiłeś? Widzicie, to kurde, wszystko fajnie się tak wygląda. Ten MTZ-cik, o Jezu. Aha, bo ja mam tym. Na... O, widzicie, wyprzedzam go. Nie, w sumie ile ten ma, kurde, nie wiem czy nie porać sobie MTZ-em. A zaraz no, dałby ten, radę raczej. Ten pomaci, zaraz zobaczy ile ten MTZ ma koni. 107, łe, ty, wiesz co? Chodź, zamienimy, zrobimy podmiankę tutaj. Tak szybciej dojadę. To ja pojadę sobie MTZ-em porać, nigdy nie brałem. Dobra, i jedź na prawo. Ale tego MTZ-a to nowówkę wziąłeś. No MTZ niestety no, jakiś tam, jak to się mówi, używanej wersji nie było. Ale nówka ty, no ale kurde, szczerze... wyglądają tak samo od tylu lat, to... Szczerze ładny jest, nigdy na Belarusach nie grałem. To moim zdaniem taki wyjątek sobie można zrobić, tak? Pak się rozkłada, pa, widziałeś go? Pa, cyk, już mam rozłożony pół. Szeroko. Ty, no chłopie, szeroko to bierze. Bardzo nawet. Więc tam puk, nie wiem ile puk potrzebuje, ale powinien dać radę. Już w sumie chyba dojeżdżamy. Tak, dojeżdżamy już na gos... No jeszcze. Kilka, ty tam pnie będziesz sobie karczował, tak?
Tam gdzieś tam na łące drogę będziemy sobie właśnie przerysowywać. Zaraz ja przerysuję tą drogę. Bardziej bliżej tam kamieni. Generalnie pisaliście, że ja ściągam sobie odbrączkę. Ale tak. Chciałem ten poruszyć temat. Nie wiem, wy tam pewnie komentarzy nie czytaliście. Po pierwsze, mapa została dodana do Nomothuba, czyli każdy ją może pobrać, tak? Czyli każdy na logikę może sobie z niej serię zrobić. Po drugie, prosiliście mnie na live'ach, żebym nagrał taką serię. Po trzecie, dawno już miałem tą mapę w głowie, tylko nie miałem osób, a samemu jednak to by było się nudno tutaj grało, co? Nie oszukujmy się, ale samemu to byłoby nudno. No a po czwarte, nie jestem ja ten jedyny. Tu w ogóle jeszcze mamy belki, zapomniałem o tych belkach, że je możemy chyba sprzedać, więc ja najszybciej, jak odziedziczyliśmy, to te belki sprzedamy z chęcią. No i jak powiem po czwarte, no nie jedyny ja tylko mam tą serię, więc moim zdaniem tutaj nie wiem, po co jest ten temat zaczęty. Wiecie co, panowie, wiecie, wy może teraz bardziej pójdźcie w tą stronę, żeby tutaj no, nie... No pan zamknij oczy, ja coś robię. O to, jakbyście mogli wytnijcie się bardziej, żeby tam już... O! Rzeczywiście muzyka została. Dobra, ja już to będę teraz zacznę sobie rysować. Dobra, niech będzie tak o. Może jakieś krzaczki mogę rysować? Czekajcie, to sobie przetestuję. Ja mogę. I widzę tutaj, mogę normalnie swoje kwiatuszki panowie rysować, wiecie? Jo! Dobra. Rysujemy może to wpierw, czekajcie, czym to mogę narysować? Ziemią. Taką szybką różkę będę chciał zrobić. Taka, że tutaj będzie jakiś tam burz, tak jak widzicie, kwiatki, więc naprawdę ta mapa jest tak zrobiona, że naprawdę, jeżeli ktoś robi mapy, to szczerze te kwiatki, te rysowanie kwiatków, tego wszystkiego wyciągajcie z tej mapy, bo naprawdę jedna... No, baja, jak to się mówi, baja. To tam oczywiście poza odcinkiem sobie to jakoś tam dokończę. Idę, jak to się mówi, a to w ogóle są dwie ściółki. Aha, taka ściółka z tym, dobra. Taka będzie dróżka, jak to się mówi, na szybko, ale też... Dzisiaj będzie też dłuższy odcinek. Zgadnijcie panowie, ile mamy już minut? 10, 15. No, 8. Więc czas leci szybko, dlatego te z tej serii, no, nadmówili chłopaty, że się wciągnęli w to. Więc te odcinki będą, że tutaj ta seria będzie tak się pojawiała, nie wiem czy tak rzadko, bo chyba jak widzę na razie to dla każdego z nas się chce grać, więc aż tak rzadko od nas się pojawiać nie będzie. Już źle zrobiłem, o tak o. No bo coś nowego. No coś nowego i naprawdę ta seria to jest coś fajnego, nie oszukujmy się, no mi się to podoba. Najgorzej co ja myślałem, dzisiaj rozmyślałem i wczoraj, jaki tu kombajn kupimy panowie? Jaki co? Jaki kombajn kupimy tutaj? Widziałem na Mothubie wyszedł dojczwarek. Taki malutki dojczwarek chyba z 3-metrowym headerem. Ja myślałem, że może jakiegoś dojczwarka takiego małego, tylko... No wiecie, też nie... No nie wiem, no. Co? Też fajne małe John Deere były. No, jo, też powychodził. Taki nawet bez kabiny wyszedł jeden. Widziałem z 3-metrowym headerem. Więc naprawdę tutaj teraz trzeba pomyśleć i naprawdę coś fajnego się znajdzie. Wreszleń, ręka już boli od rysowania, ale na dróżkę wyszła fajna, no bo ja tu na sumie z malowania tego, więc ja farmingu ładnie to wszystko robię. Dobra, to jakieś kwiatuszki damy. O, to z grubsza, bez grubsza. To na razie i tyle. Dobra, więc siadam sobie do MTZ-cika, rozkładamy go. Ta prawdopodobnie ta górka będzie zlikwidowana. Teraz jak to wyjeżdżałem, wiecie co? To będą takie dwa duże pole. Będzie dobra, i będzie takie duże pole zrobimy. Tylko na polach FPS-y nie. Jest GPS? Jest GPS. Dobra, wjeżdżamy sobie z jakimś tam nakładem, powiedzmy z takim. Włączamy GPS-a. Kurde, wiecie co panowie, nie widzę GPS-a najgorzej. Dobra, to aby objechać wpierw. O! Wiesz co, jak znajdziesz pnia, to no. Nie, to chyba tylko dwa albo trzy drzewka były, wiesz? Ale ciężko znaleźć, wiesz? Jo, dobre, dobre. Tam chyba tylko dwa drzewka bodajże były. Więc problemu z tym nie będzie. No puk, kurde, fajnie to. Czekajcie, zaraz, żeby nie przeskoczyć. Oj, zapis był. Żeby landu nie przeskoczyć. Jeszcze mogę troszkę, jeszcze mogę.
Jednak troszeczkę będziemy mogli, ale tak też nie chcę dużo, tak ze Zolandu jeszcze możemy troszkę. Kurde, szczerze, panowie, to będą naprawdę... Dobra, starczy, żeby ktoś nie... Nie tego. Panowie, wam powiem szczerze, że to będą naprawdę duże pola. A ten MT zacik to naprawdę coś pięknego. Mam nadzieję, że dźwięki mogą być za cicho, więc ja jeszcze wam dam głośniej. Tak dzisiaj kopaty się skupiają, to bardzo mówić nie będą, bo naprawdę ten MT zacik to jest coś pięknego. Te dźwięki jego... Dobra, login. I szczerze, jedyny plus tego MTZ-a, panowie, że się siedzi bardziej z przodu, bardziej bruzdę, lepiej widać. Jedyny plus to nie jest. Nie, no może jedyny tu nie, przesadziłem, ale... No, coś pięknego. Ten MTZ-ik, tu będziemy, mi się wydaje, że jeszcze jeden przejazd jako zrobimy w tą drugą stronę. Dobra, idziemy teraz, tak jeszcze porozcinać, fajnie. Jakoś zacząć orać, dobra, idziemy może tam odzacznie, od początku jeszcze jeden przejazd zrobimy. No, skrzynia 35, więc dupy nie urywa. Uwaga, poczekaj, przyjadę. Dupy nie urywa. Ale 35, no lepsze to niż jakieś 25, jak mamy w zatorku, tak? Dobra, opuszczamy. Ubi. No, wiele lepiej, bo tu się jechało bardzo długo. No, długo, a jak niektóre tam tutaj będziemy zajrzeć na skupy, to wszystko będziemy mieli na tych skupach. I będziemy mieli tam daleko. No, te landy są wielkie. Co by nie mówić. Te landy są wielkie. Może i dobrze, z jednej strony. Ja tam się cieszę. No i one kosztują wszystkie 85 tysięcy, więc mamy co wybierać. No i będzie... O, i jest, znalazłem pień jeden. Wyłarałem już go. Ale to już się tym z tym nie śpiesz, to będzie jak będziemy siać czy coś. To zobaczymy go. Też nie wiem co w ogóle, jaki będzie siewnik. Szczerze, naprawdę nie mam pomysłu na te siewniki wszystko. No ale też aż tak jak to się mówi, wróżki, takie leśne rzeczy nie będziemy iść, też trochę trzeba postawić w nowość jednak. Może w nowoczesne gospodarstwo, tak powiem. 18 na godzinę z tymi pługami. Moim zdaniem... Przedużo. Przedużo, ale jak tak pozwala, no to jednak trochę orki mamy. Nie oszukujmy się. Tak, a może podjedziemy? O, podniosę. Może być tak? O, może być tak. Ja to sobie domaluję później pędzelkiem. Dobra. Lecimy dalej, się rozcinamy jakoś. Nie wiem jak, kurde, w ogóle gdzieś mi nos swędzi. Drapie się, znaczy drapie się. Jak to fajnie tak zacząć? Zacząć ten, tą stronę orki. Tylko pojedziemy teraz w tą stronę może. Coś trzeba się porozcinać teraz tak, GPS odresetuje. Widzisz to, co ja zrobiłem? Miałem pytanie. No. Dzisiaj jak się mówiłem, panowie dzisiaj się bawią z drzewem. Ja dzisiaj trochę ich... Dzisiaj... Gdzie masz tego pnia? O, tutaj koło mnie. Tu będzie wystało, zobaczcie, ojo, wystaje. Dobra, lecimy teraz w tą stronę. O, drugi pień, widziałeś jak poskoczy pług? Tak, jest na przejeździe. Dobrze amortyzowany ten pług. No ja właśnie widzę, że fajne skiny poskakują. Ciekawe, czy one tak poskakują, bo skakują losowo, czy naprawdę tak poskakują? Wydaje, że losowo, ale fajnie to wygląda. No pewnie losowo, o, ale dobra, uuu, to jest lasek. Właśnie fajnie, tak będzie. Tu pojedziemy, tak o, objedziemy. I tutaj w sumie będziemy mogli robić haltnąć się. Tutaj, o, tutaj, tak. Dobra, podnosimy. I teraz lecimy w tą stronę. Kurde, pole szczerze, moim zdaniem to pole dzielimy na pół, czy nie? No chyba trzeba będzie, bo coś duże. Tak zrobimy chyba takie właśnie, jak mówiłem, cztery pola mniejsze niż takie duże, albo tamto, no zobaczymy jak to wyjdzie, jak to się mówi. Ale to pole na pewno będę chciał chyba podzielić. To przydużawe będzie. Dobra, i pojechali. Więc no nie, nie, to jest przydużawe, więc na pewno to pole musimy troszkę je ukrócić. No i... Jak tam panowie idzie? Mamy 7000. O, drzewo sobie leży. Jeżeli widzicie co, ja to drzewo sobie przerzucę na bok, tylko o, żeby przeciwnikiem przejechać. Mamy, zarobimy panowie w dzisiejszym odcinku te wymarzone 30 tysięcy, żeby kupić zatorka jeszcze? Nie wiem, nie wiem. Bez GPS jechałem, bo w ogóle mi się GPS nie pokazuje, jechałem bez GPS, tak krzywo rozorałem to. Czy tam jest jeszcze korzeń jakiś? Jest. Kurde, nie wiem czemu mi się nie pokazuje GPS.
kurde, czemu mi się to nie pokazuje? Nie wiem, czemu tak to jest zrobione, że nie chcę... Krzysiu, ja ci pokażę mockę pick-upa. Dobra. Nie wiem, czemu się nie pokazuje, jeżeli ktoś ma taki pomysł, czemu się nie pokazuje GPS, dajcie znać. Bo kurde, jestem w szoku. Teraz GPS działa, nie wiem czemu tutaj nie zaskoczył mi. Wiecie, może cofniemy jeszcze, jak widzicie, drzewko czy ten, więc chyba dzisiaj panowie Zetorka sobie jeszcze kupimy, co? Raczej Zetorka sobie zakupimy dzisiaj. I teraz to pole zrobimy inaczej. Że robimy tak, opuszczamy pług, ale skręcamy w tą. Lecimy sobie tak, tutaj widzicie, powiedz mi tak, to drzewo będziesz jeszcze wycinał, tak? Te dwa. Tak. No to dobra. To tutaj zrobimy sobie takie pole. No to ja jadę. Ujesz. Załadowo jak na Pragę. To nie? Teraz tak, tutaj musi być też dróżka, więc namalujemy sobie dróżkę i mi się wydaje, że jak zrobimy dotąd pole, to będzie aż... Aż 11 tysięcy już mamy. Dobra, więc sobie opuszczamy już nawet. Bez GPS, o Boże. Lecimy, ile wlezie. No ten... Kurde, panowie, że ten, powiem wam, że ten MTZ-ik naprawdę nie czuje tego pługu. Przecież wyjadę, zaraz zobaczysz. No jak na tą szerokość rozstaw, to... No, to na pewno dojdzie nam jeszcze jakieś pole, to będziemy mogli myśleć na temat kolejnego pługu do ZTS-a też. Jak myślałeś, że taką piątkę już nie ma co nas szarżować, co? Z pługami. Taką taktyczną... Ja, piątkę myślę, żeby pociągnął. Znaczy szóstwo, wiesz co, nie chcę mówić, ale gra na live, to ZTS 16245, no ma 150 koni, no. Pociągnął ósemkę, tą największą. I nie czuję. No to... Trochę dziwne, że te maszyny nie czują tego. Nie wiem czemu tak jest, ten auto tak zrobił, czy to... W przeciwieństwie do niektórych polskich modów, co... No ja, czasami to nawet 60 kultywatorem, czy nawet 60 czasami nie da rady z trójką, pługiem. Dobra, czekajcie, ile potrzebujemy tego zetorka, tak z ciekawości sprawdzę. Bym już tak musiał go kupić. Zetorka potrzebujemy 20 tysięcy, forest, konsolę do ładowacza chyba go kupimy, co? Ale nie kupimy go z konsolą do ładowacza, bo Forest przeszkadza. Bo chyba kupimy tego zetorka w tym trybie Foresta, co nie? Tym Forest Edition. Kupimy go. Skoro leśna, no to. 21 tysięcy, a sprzęt leśny, jeżeli chodzi o Tajfuna, 4,5 tysiąca, czyli jakieś 25 tysięcy. Dobrze mówię? Tak, 25 tysięcy jakieś musicie panowie uzbierać dzisiaj, żeby te trzy ciągniczki sobie zakupić. Byłoby fajnie, jakbyśmy zakupili dzisiaj ten, ale widzę, że chyba jednak z kupnem tego czynnika i tego wszystkiego nie będzie problemu, bo jak... Pukała nam przebowiury, weszło w sini, to musieliśmy czekać. No to w takim razie tura, panowie, będziemy mogli pomyśleć nad turem do MTZ-a. Nie wiem, czy to będzie ładnie w ogóle wyglądało. Albo, że jeszcze kupujemy jakiś czwarty ciągnik z turem, nie wiem, jakąś 60. Ale to jakiego tura do 60 założysz? No... W sumie to tylko chyba, aby, nie oszukujmy się, tylko kupić fajną leśną, aby w sumie tu ładował na ten. Jeden będzie ściągał, a druga 60 kupiłaby obciążnik i 60 ładowałaby, to wiesz do czego. Do tego... W sumie tak. No właśnie, więc też te drzewa się ciężko się tnie, ciężko się ładuje, jeżeli chodzi o całość, więc byśmy cieli na pół. No i co, by nie wystarczyło? No wystarczyłoby. Teraz tak, to pole zaraz przydzielę sobie na pół, na pewno, zaraz się rozoramy ładnie. No i w kolejnym odcinku prawdopodobnie będziemy dalej się męczyć. Też kurde mi szkoda tego całego lasu wycinać. Jak to was wygląda, żeby jakoś was też powstrzymać. Dawaj Konrad, to wycinaj, to wszystko. To ło. A, to na skarpienie. Takie tako, gdzieś do... O kurde, to już land się kończy. Więc... Też... Tak, kurde, trzeba uważać, żeby jednak tutaj wszystkiego nie obgolić. Nie no, tam dwa rządy się zostawi, co? Dwa, trzy, no jo. Dlaczego?
Co? Jest teraz popyt na drzewo. No. Jeszcze fajnie by byłoby gdzieś jakiś fajny lasek. Czekaj, w ogóle jak to wygląda właśnie z tym landem naszym? Na dobrą sprawę, jeszcze gdzieś by było fajnie, kurde, panowie, lasek zrobić. A nawet, panowie, nie wiem czemu, ja bym ten lasek... Kurde, a żeby w tym, panowie, miejscu posadzić lasek? Takie trzy rzędy małe. Odtąd, tak o gdzieś. Jo, tutaj wiecie, tutaj przed chałupą. To nie jest głupie, jak widzicie, kurde, trzy kropeczki się... Uoo. Ej, pan... Ktoś się męczy. Dobra, myślę, że zrobimy tylko jedno pole, zrobimy sobie tako. Jo, tako jedno będzie jedno pole. Dwa poletka. Jo, duże będą pola, więc może być. Tutaj, na skraju tego landu wycinać? Ty jesteś. No tutaj co byłeś wcześniej. Jo, wycinaj, to się kupi ten land. Kupi ten, albo jeśli się pójdzie w inny land, gdzie jest więcej drzewa. Ja bym chyba bardziej stawiał w te landy, gdzie jest więcej drzewa, nie wiem jak tam wy. Mietkę wywaliło. Nie wiem jak tam wy, panowie, ale ja bym chyba jakiś stawiał właśnie, jak mówiłem, landy tam, gdzie, kurde, jest dużo drzewa, co? No, no tak, bo... Jednak pole polem, to nie oszukujmy się, pola na pewno będziemy robić, będziemy, jak to się mówi, iść w te pola, ale jednak, no, będę chciał tak głównie iść w drzewo, więc... No, będzie zabawy, na pewno dużo. W sumie to mi się podoba. Wiecie, wiecie co? Może... nie. No. Co? Wywaliło mnie. A, no to, to ja wiem, przecież nie widzi, dopiero ci wywaliło? Parę minut temu ci wywaliło, znaczy parę minut to przesada może, co? Ale... Parę sekund. No. No ile ciąłeś to drewno? 2,5 metra? Ja? Na oko. Jakoś na oko. Na prawe oko. Kurde, czekajcie, bo chcę jakoś to fajnie mnie to zrobić, ale tej mięso w ogóle nie mogę fajnie zrobić. Właśnie tymi, nie lubię właśnie takimi pługami orać. Bo kurde, strasznie ciężko takie miedzy, czy coś się robi. Dobra, jaka będzie, taka będzie, już się później rozora. I lepiej. Dobra, włączamy GPS-ka. I ruszamy. To już coś, co się jeszcze raz tu miedzy machnie, przyjadę pędzelkiem, żeby była równa. No i panowie, zgadnijcie, ile mamy minut? 25. No, 23. Więc lecą jak powalone te minuty. Dobra, wyłączamy GPS-kę. Oczywiście to wszystko się pomaluje, więc... Może już na kolejny odcinek nie, ale... W kolejnym odcinku mam nadzieję, że któryś z nas skończy tę workę. Tak do rania trochę tego pola będzie. I w sumie zaraz jeszcze mamy jakieś 5 minut odcinka, jak nie dłużej, bo kurde... chcę się grać, nie oszukujmy się, ale ja się wczułem w to granie. O, mamy 27 tysięcy, więc ja kupuję już zatorkę. Któryś z was... Co? Ja się tak wczułem, że już nie mogę wbić. Ty gadasz, co się stało? To weź resetę farminga. No resetowałem nieudane połączenie i nieudane połączenie. Jakby pan, jakby panowie ktoś mógł, to weźcie skoczcie na sklep pozytorkę. Ławki sprzęt. Tak. Teraz dobra, pojedziemy sobie tutaj też, tylko będziemy musieli... Dobra, i login. Nie, ale zetorek naprawdę, znaczy MZ-cik naprawdę, jakbym kupił to już sześcioskibowy pług, naprawdę nic by nie czuł, bo chłopie idzie jak głupi, no naprawdę nie zwalnia. Troszeczkę źle, bo nie chciałem takiego pługu. Znaczy ten, ale dobra, no jak jest, to teraz będą luźne jakieś pieniądze, to się dokupi drugi pług i będziemy się bawić. Ale jak to... hektar do orania, to tu jest. Ty, no nie szukujmy się, ale jednak trochę do orania jest, co? To dopiero orka. Jo, to dopiero... Trzeba uprawić. No, chyba, no kurde, tak też nie będziemy jakieś uprawowo siewne iść. Chyba. No bo patrz, może jakiś ruski siewnik się znajdzie.
Ale wątpię, ale kurde, powiem wam, że ciężko będzie takim pogiemorać. Już się denerwuję, bo tak kurde, gdzieś takie, no może inaczej, orać to może, ale tworzyć pola takim pugiem ciąganym, to naprawdę ciężko idzie nam, powiem. Co lepiej byłby głębszy? Co? Głębosz. No tak, ale to, to już tam kij z tym. Nie. Dobra, ja chyba któremuś z was dam ciągniczek, zaraz jeszcze raz przyjadę tylko, tak od miedzy. I chyba któremuś z wam, wam dam ciągniczek. Zaraz Krzysiu już wraca. Ile tam zatorek jedzie na godzinę? 30. Dobra i to. Zaraz właśnie się rozwaram i któryś z was, dla któregoś z was dam ciągniczek. No i sobie trochę wyżej jeszcze poracie. Tym MTZ-cikiem naprawdę w środku jedzie się baja. No coś czuję, że ten MTZ-cik będzie jednym z moich ulubionych ciągników. Bo naprawdę idzie głupi z tym pugiem. Naprawdę, no, jakoś się do MTZ-ów nie przestawiałem. I szczerze, panowie, jakbym wcześniej tego MTZ-a sprawdził, to na serii bez hitu od przybytku do nabytku na Woli z chęcią bym go kupił. Naprawdę ładny jest. To zacznę się od... Taki pierwszy MTZ, tak? W miarę dobrze wykonany. No pierwszy MTZ naprawdę dobrze wykonany, bo jeszcze jestem pod chubie, więc naprawdę błędów nie ma i nic. Naprawdę, i no co zostało, to się cieszy z niego. Kurde, no to lipa, no sobie tak zaraz koniec odcinka, więc już... Ajajaj, no szkoda. Szkoda, szkoda, wielka szkoda, no trudno się mówi, no czasami tak to się mówi, złośliwość rzeczy martwych. Ale mówi się już trudno, co tą końcówkę nie będziesz wbijał. Tak dzisiaj w sumie trochę mało czasu mam, żeby grać poza odcinkami. Ale to się w weekend będzie, teraz mam parę odcinków ładnych na zapas, więc będzie się grało. Ty belki sprzedajemy? Co? Belki sprzedajemy? No mi się wydaje, że kurde, upchniemy je. Mamy dwa samochody, więc chodzisz tą kieszonkę sprzedać. Więc na kolejnym odcineczku po prostu byśmy zawieźli. Dobra. Który z was chce orać? Ja mogę. No to MTZ-cik stoi już, włącz sobie tworzenie pól, albo będzie włączone. No i tylko jak mówiłem, jakoś tam się oborałem. Ja to... Ładnie daję. Dobra, pokaż jak to wygląda. Dobra, spróbuję może jakieś drzewko tam przytaskać, który wiecie co... Dobra, wiecie co, jakoś jadę teraz tam do Konrada. Spróbuję. Trochę kamerka jest dziwna, ale myślę, że taki tutorek jak na początek, 7745, chyba jest dobry, Konrad, co? No, jako leśniczy. No. Oj, to jakiś będzie pień. Dobra, wiesz co, machniesz mi jakieś drzewo piłą? A weź to grube, to grube, to grube byś mógł. O, to o, za mną. No. No. Weź owal. Czekaj, żeby to dobrze owalić. Pewnie nie źle pójdzie, ale co tam. Ja no źle pójdzie. Co weź? Na dopiero. Ty daj mi kierownik. Już daję momencik. O! No i się... O, znajmy. No. Daj kierownikę, już ci daję wam kierownikę. O, zapisik był. Konrad, awansuj, awansuj. Teraz weź co? Weź machnij. Nie, znaczy piję. Albo dobra, ja go walę. I lecimy na bazę z nim. To chyba dwa na raz możesz podpiąć, albo nawet więcej. No to weź jeszcze zetnij tego obok. To mogę od tego, no tego cieńszego, zaczekaj, tego cieńszego. Albo dawaj jeszcze jednego ścinaj, kurde, to cię poprowadzę. Troszkę tak źle, tak się wspomogę. Oj, 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 oj. Dobra, trochę sobie będę je ruszał. Zapinam i tyle. One się same naprostują. I je tam na bazie potniemy. Dobra, dobra, zapiąłem. No i uwaga. Teraz nie mam modu na zakupywanie się. Uch, mi jeszcze go nie podało. Tu ogień. O to. Aż kurde miniaturkę se cyknę. Kurde, czy mogę pszczolinę ściągnąć na przykład? Możesz i wiesz co, ja bym teraz jeszcze na twoim miejscu troszeczkę wyprostował. No
Możesz. Ja pierdolę. Wyprostował i poodpinał, poprzyciągał do jednego, wiesz, miejsca. Najlepiej pod sam ten. A mi się wydaje, że nie, tylko po prostu pociągnę i tyle. Tak to? No, chłopie. Ja tam mniej więcej mówię, jak to się w realu robi. No ja wiem, a to tam... Tam pan IC mamy, kurde, to szybko tworzę. No fajnie idzie. No, więc fajnie idzie. Te drzwi potwieram, kurde. Ale ty zatora ciągnie trochę. Ciągnie do tyłu? No, dobra, starczy. Takie zdjęcie owale, o. Kurde, jak to nie będzie ładne? Będzie. Oczywiście muszę sliderki, niestety jak klikam to są inne kolorki, ale to już będzie bez cieni. Trudno, to się zawsze się robi jakoś na szybko, że... No, to tam, dobra, i łogi. Podnoszę, wyłączam. O! Ciężko ma. A fajnie dźwięk ma ten. No chłopie, fajnie. Może jakichś tam ruchomych elementów nie ma. Aha, ja myślę, że są drzewa, to nad bokiem lecą. Ojojoj, teraz się będą drzewa bić. A pojedziemy tak o. A, to już, to dobra, zawracamy sobie już. Kurde, baja to wygląda. Ładnie, ładnie. Dobra, to dobra. A teraz trzeba trochę dźwięki sobie ściszyć, bo oczywiście będzie za głośno. Damy sobie tak na 10. Dobra, rozpinamy i tniemy. Cyk. Cyk. Trzeba zbierać na kolejne maszynki. Bo jednak tych nabytków teraz będzie, no w sumie każdy robi, co odcinek teraz jakiś nabytek będzie, tak? To siewnik, to kultywator. Dobra, jeden gryzie, gryź drugiego, halo. Skąd wygryźć nie chcesz? Posłuchiwać nie mogę. Posłuchiwać nie mogę, panowie. XD. Jak mamy prostu... tą drugą kamerę? No nie, tylko jedną mamy. Nie ma tego na trzeciej osoby? Nie. To czasami... Ty, panowie, coś się zbugowało. Jo, zbugowało się, panowie, coś. Nie mogę nic nosić. Słuchajcie, biegać mogę. Piła na przykład, nie mam piły. A piła jest w sklepie. Zobacz, czy możesz wyciągnąć piłę. Nie, u ciebie nie ma nic. Ja pier... No nie mogę. Popatrz, tak jakbyś wszedł w interakcję z tą wyciągarką. A czekaj, jakbym kupił drugą piłę motorową, to tam wtedy tam już hajsę... Nie. Oczywiście tam se hajs później uregulujemy z tym. Ale... Ole, on ledwo odpali, to przecież tam go katuje. Kurde, szkoda. 33 minut odcinka, a chciałem 40 nawet nawalić. Z tej serii takie odcinki teraz będą. Jeden to lipę mamy. A wiesz czego dotknąłem? Oto deko. Skaczę w tym kubie. No i nie mogę. Wiecie, coś może kliknąłem, włączyłem coś? Aha, mamy to. A to ty niesiesz. No ja. A czemu ja nie mogę? Dobre pytanie. Puchot, no. O! Możesz piłę mu nadmieć. To ja cię już nie rozumiem. No i jak w nie mogę nic robić. To ja daję ci po kolejne drzewo, co? Będziesz rzucał. Lecę się po dwa drzewa. Ciągle. Zetor wpadł na tą serię idealnie. Może stąd gdzieś taki drzewka przyciągnie. No, ten zetorek to jest naprawdę. Z tą wyciągarką to jest... No, on raczej od tej wyciągarki nawet nie będzie odczepiany. Aha. A jak ja wytnę drzewo? Chodź mi zatnieć drzewa dwa. No nie.
A te dwa grubsze. A ty, Konrad, możesz piwa wyciągnąć? Znaczy Krzysiek? Ty, chciałeś? To już nie. No ja nawet kusnąć nie mogę, szczerze mówiąc. A wy możecie kusać, biegać, robić co chcecie? Tak, tak. Weź mi, no ja nie wiem. Dopiero tutaj jest nasz land, wiesz? Uuu, to nie. A dobra, ścinaj te dwa drzewa. Ścinaj przynajmniej to i... Kurde, to i... To i to. To może być? No. A panowie, powiedzcie mi, czy stawiamy... Patrz, Konrad, jakbyś mógł jeszcze na chwilkę do mnie przyjść zaraz. Czy to tutaj sprzedajemy tą wiatę i stawiamy tutaj zagrodę dla koni w tym miejscu? Bo taka duża wiata tam się nie przyda, a tam wiatkę mamy, więc maszynki byśmy ustawiali. Ja bym to sprzedał. Idealnie by się wpasowało. Więc nawet dziś... Przy tej chacie. A nie będzie, że dzisiaj sprzedam. Już tą wiatkę. Tu taka była duża wiata, no jest tak była w sumie nam niepotrzebna. I to jest dla koni. Nie, kurnik, pasfisu dla krów. Tadok. Łe, tu ładnego wiecie co nie ma. To jest kurnik. Jeżeli chodzi o padok, to ja poszukam jakiś. Bo są takie ładne. Nie, to nie ma ładnych, wiesz, padoków. Ja znajdę padok i tutaj postawimy w tym miejscu padok dla koni, taki malutki. Dobra, chciałeś mi dwa drzewka? Jedno, bo proszę mi zawsze co tam robisz. I da, weź mi jeszcze to, zacznij. Które? O to. Okej. Ja sobie muszę trochę tym zatorkiem cofnąć. Dobra. Ja tą stronę się jeszcze opowiem. Dobra, tam. Dobra, ja już ruszam, nawet nie mogę gałęzi obgolić. Więc ja już jadę. O nie, nie zmieszczę się tak. Ja już nie idę. Wiecie, B, Z, ja zaraz się ściągnę do siebie. A i ciula. Dobra, ogień. A, przenika, dobra, pasę przenika, to nieważne. Jedziemy czym prędzej. O, ale go przyssało, to drzewo. A do samego tajfuna. Ue, ten tajfuna mogę sobie podnosić myszką. Dobra, masz kolejne drzewko. Dwóch drzewek. Po co musisz się ogolić? No tak przyciągnąłeś w całości. No chłopie. Może te drzewka, te drzwi sobie pozamykamy. Bo jednak... To to nie. Urwiesz. No i dobra, mi się wydaje, że w tym... Albo idę zobaczyć tam... Ten... czekajcie, teraz gdzie w ogóle sobie drugi na samochodzik? Aha, tu jest... Prawie załadowany, ale oczywiście nic nie mogę zrobić. Więc też jego przywiodę do sprzedaży od razu. Sprzedajemy. No i w kolejnym odcinku, jak mówiłem, stawiamy padok. Ile panowie kupujemy krów? Koni. Dwa. No bo moim zdaniem nie ma co kupywać dużo. Bo to jest tak bez sensu, tak? Znaczy bez sensu. To jest za duży zarobek, moim zdaniem. Jak to będzie tak optymalnie? Dwa konie, 100 tysięcy, będziemy sami je ujeżdżać, że jest nas czterech, to na pewno dwie osoby się znajdą, żeby, jak to się mówi, z koniem przelecieć, tak? Jo. Owiec się kupi, nie wiem, ja dzisiaj nie mam jakiejś interakcji, bo jakaś interakcja mi się włączyła. Czekajcie, ja zaraz się odbuduguję. Nie no, kurde, jednak się nie odbuduguję. A pasy może zapiąć na chwilę? Ja w tym o? Nie, nawet R-ki nie mogę kliknąć, więc nie wiem, co się z tym stało. Ale pieniążki idą ładne, padok kupimy. Siano w sumie, siano mamy tutaj. Tak, mamy jedną kostkę siana, mamy kostkę słomy. Więc zostawimy, a resztę w kolejnym odcinku wywieziemy. Nie wiem, czy kupimy przyczepę. A jakie to przyczepki? Chyba jakąś taką po prostu starą taką BS-kę czy autosankę się kupi, co? Moim zdaniem. Większych przyczep nie trzeba. Jakąś wiatkę jeszcze może później poszukam. W ogóle panowie, jest taka sprawa też. Jest takie coś jak wiatrak, co nie? Jest takie coś jak wiatrak. I słuchajcie to. Taki stary wiatrak, który kosztuje 17 tysięcy i daje 1000 euro na godzinę. To jest panowie dobry zarobek, co? Bardzo.
I by tak go, o, tu by się wpasował w tym miejscu, sobie zobaczycie na odcinku za parę dni. Ładnie to by się pasowało, 17 tysięcy, moim zdaniem, za tysiaka. Jak widzicie, tutaj ładnie jemu idzie, to tam się poroz... no, jakieś tam jaki sała, to już nie ma co nawet moim zdaniem się szczypać, to tam się porobi. Tutaj też jakoś pędzelkiem zaraz nad ja dorobię ten cały, przejadę ten pasek, żeby nie było. Tako, o tako przejedziemy. O. Tak robimy jedno to. Wielkie, przydzielimy na pół. To duże? No. Więc to daj mi pomalować, zaraz ja wyjdę i sprawdzę, jak to wygląda z landem. Czy to jest naprawdę, o Jezu, i machnąłem. Gdzie już później pługiem podjadę. Zaraz, więc to daj mi chwilkę sprawdzać, jak to wygląda z landem. Ty, na miedzy dajemy jakieś drzewko? Wiem, że my drzewa, wycinamy drzewa. Zaraz jakieś też kwiatki pododaję. Już lepiej kwiaty. Jakieś tam drzewko, może jedno tam bym jakoś tam po cichutku upchnął. Pusto nie było, nie? Co? Nie było tak pusto. I krzewy, jakie drzewko. Nie, takiego drzewka. No jo, żeby też jakoś właśnie pusto nie było, o to mi chodzi. Jak jest dwa drzewka, jak walne, to jest tam się... A, to takie krzaki, to takich krzaków nie chcę. Właśnie, żeby jakoś opustu tak naprawdę nie było. Dobra, teraz postawię jakieś drzewko i mam pieniążków. 24 tysiące, łe, to sobie, mi się daje, że mogę na jakieś tam drzewko max 2 postawić. Widzicie tutaj tych ozdóbek, pierdółek. Postawię brzozę. Tych ozdóbek, pierdółek jest tyle, że naprawdę one po 400 chodzą, więc drogi one nie są. Dwa, a moja strata jeszcze. Postawię jedno. Zawsze to będzie inaczej. Teraz jak wygląda z tym landem? Sprawa. Ten land idzie aż dotąd. Ty, moim zdaniem ja bym to pole zostawił jedno. Wiesz? Ja to pole bym zostawił jedno. Jo, tak. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Że pole bym zostawił to, znaczy zostawił. Zostawił po prostu, wiesz co mi chodzi, które? To duże pole. Teraz gadam bez sensu, powiedziałem. Obczajcie sobie ten land i ja bym to wszystko zostawił w jednym landzie. Jak wy sądzicie na ten temat? W sumie może być. Bo ten land jednak, no, zaraz właśnie tamten biega. Koleżka nasz, no sam zobaczysz, że ten land jest naprawdę, naprawdę duży. Dobra, drogę już sobie zrobiłem do końca. Tak jak powinna być. Cyk. Tu jeszcze jakieś drzewko dosadzę. Ach, jak lubię, jak ten sklep się laguje. Dwa drzewka posadzimy. Tutaj też możemy jakieś jedno dać. O. O, no i to jak widzicie, nabiera blasku. Ty na tej skarpie dajemy jakieś drzewko? Na górze na przykład? I zaraz malnę tutaj tym trawą. Nie wiem, czy to nie stracił roku. Ale co tam, raz się żyje, jak to się mówi. To skarpę jeszcze w ogóle trawką obryzgam. Co? Almę postaw. Nie no, bez przesady. O. No dziwnie to wygląda. Trzeba jakiegoś klona było postawić. Niby jo. Dobra, jakoś to wygląda. To wszystko poborywa. Będziemy dalej oborywać. Droga jest... A jednak nie jest zrobiona do końca. Siadu. Od tutaj jeszcze trzeba machnąć. Tako aż. Jo, tako aż. Jest droga teraz zrobiona. Tutaj jakoś z różką to się domyślimy, zrobimy. Tutaj widzicie, pojechał tutaj ZTS-ik. Te pięki kolana do wycinać. 45 minut odcinka mamy. Będę to wrzucał na YouTube 2 godziny. Jo, ja się z wami żegnam. Pożegnajcie się panowie wszyscy. Siemano. Mnie tak jeszcze? Siema, siema. A właśnie panowie, co my robimy z tym polem? Tu jeszcze w ogóle pole jest nasze, takie malutkie. I tu gadałem, jak mówiłem, weźcie choć jeszcze tam, jakbyście mogli. Tak teraz takie będą plany, chyba aż muzykę wyreduruję. Patrz, w tym miejscu, to takim malutkim kwadraciku do końca landu, takie drzewka posadzić. No, można posadzić. Tu zobaczymy. Dobra, pożegnajcie się ładnie, jeszcze raz. Siemka, siemka. Więc do jutra, nie wiem kiedy ten odcinek przyjdzie, wejdzie, ale trzymajcie się, cześć, czołem, do następnego i cześć, pa, pa.